Dzień dobry i dobry wieczór. Kolejne wycinanki prasowe czasów pandemii. A dzisiaj będzie głównie o tym, że mam dla Państwa jedną bardzo ważną radę, którą potem uzasadnię, ale która streszcza się w takim krótkim, prostym haśle. Więcej czytania, mniej gadania. Więcej czytania, mniej gadania. Skąd to hasło, które zapowiedziałem? Znaczy, z jednej strony tego czytania jest trochę mniej, bo oto ubył nam jeden z tygodników. Ja do tej pory, przypominam, zawsze omawiałem cztery, czyli Newsweek, Przegląd, Politykę i Wprost. I oto Wprost decyzję o swojego wydawcy, również zresztą jeszcze z pisowskim tygodnikiem Do Rzeczy, w tym tygodniu się nie ukazał. Podobno tylko to przerwa na tydzień. No dobrze, tego nie widzę. Oba te tygodniki miały spadającą ciągle sprzedaż. I teraz przy kłopotach z handlem prasą, niewątpliwie ta sprzedaż jeszcze będzie spadała, więc wydawca, żeby nie zbankrutować, o ile już nie zbankrutował, nie wiem, czy będzie to ciągnął. Zostajemy przy trzech, jak wiadomo, Boch, Trojcy, Lubit, a do czytania jest dużo, ale najpierw chciałem przypomnieć jeszcze jedną rzecz. Otóż parę dni temu na Facebooku zamieściłem taki tekst w siedmiu punktach, jak być odpowiedzialnym w czasach pandemii. On był przede wszystkim na portalu Obywateli News, ale też był powielony chyba kilkaset razy przynajmniej w różnych miejscach. Bardzo się cieszę i dziękuję. Mam nadzieję, że był też nie tylko powielany, ale i czytany. I przypomnę, że przede wszystkim próbowałem tam tłumaczyć, jak się nie dać fejkom, ale też jak samemu nie ulec jakiemuś obłądowi i takiej zarazie informacyjnej. Jesteśmy trochę wszyscy w takiej sytuacji, że z jednej strony poddenerwowani, czasem przerażeni tym, co się dzieje w Polsce i na całym świecie, wpadamy w taki rodzaj narkomanii informacyjnej, to znaczy próbujemy połykać jakieś potworne ilości różnych danych z mediów profesjonalnych, nieprofesjonalnych, z mediów społecznościowych. To się, proszę Państwa, dobrze nie skończy. To znaczy, po pierwsze, powoduje to dziki chaos w naszych głowach. Ja widzę, jak ludzie ze zdumieniem odkrywają ciągle nowe rzeczy, które przeczą tym, które jeszcze wczoraj uważali za prawdziwe. To nie jest dobre. Nie zastąpimy epidemiologów, nie zastąpimy tych wszystkich, którzy powinni decydować o tym, co się dzieje z leczeniem, z kwarantanną itd., itd. Jedyne, co możemy, to po pierwsze sobie pomagać i z tym jest fantastycznie, ale po drugie też paradoksalnie próbować nabrać dystansu, może trochę odpocząć, a może trochę więcej się dowiedzieć o całym świecie nas otaczającym, a nie tylko o konstrukcji koronawirusa. Naprawdę nie zrobimy w krótkim czasie głębokiego kursu wiedzy medycznej, chemicznej czy biologicznej. Dajmy sobie z tym spokój i zaufajmy właśnie mediom. Ja również w tych siedmiu radach mówiłem, żeby bardziej jednak sięgać po prasę drukowaną bądź jej internetowe odpowiedniki, niż po telewizję i radio. To bardzo proste również, dlatego że telewizja szczególnie jest medium gorącym, to znaczy wywołuje mimowolne, ogromne emocje, a że treści już są emocjonalne, to nieraz aż kipimy przejęciem, przerażeniem, strachem, lękiem, niechęcią czy nienawiścią. Prasa, czytanie, sama czynność czytania jest czynnością chłodniejszą. Pozwala na dystans, pozwala na przykład na oderwanie się na chwilę od tego, co czytamy, zmianę tematu, powrót po uspokojeniu do jakiegoś tematu, a telewizja wciąga. Telewizja jest potworem zupełnym, a w dodatku tu nie dosłyszymy, tu nie do końca zrozumiemy, tu ktoś niedostatecznie komunikatywnie coś powiedział i już się rodzą mity, plotki, bzdury, które potem mimowolnie powielamy. Ale do tygodników jest tym razem dobrze. Ci, którzy mnie już oglądali, pewnie wiedzą, że ja zwykle narzekam, a tym razem trzy tytuły, mnóstwo ciekawych rzeczy do czytania, do wyboru, do koloru i to chyba takich rzeczy, które na dziś potrzebujemy. I nawet widać to po okładkach. Ja tylko szybciutko je pokażę, bo możecie je Państwo nawet w internecie zobaczyć, ale Polityka zwraca uwagę przede wszystkim na zdalne życie, czyli uczymy się być razem i pracować na dystans. To jest niewątpliwie jeden z ważniejszych dzisiaj tematów. Przeżywamy go każdego dnia, każdej godziny i każdej minuty. Przegląd z kolei przypomina o tym, co nas w większości wszystkich strasznie drażni, czyli ta piramidalna, przerażająca brednia, że wybory mają być na pewno 10 maja i Przegląd to mocno, bardzo mocno sygnalizuje. A Newsweek wreszcie jeszcze zupełnie coś innego, wydawałoby się okładka nie do końca zrozumiała, osobno, ale razem.
I to jest zbiór po prostu portretów czytelników Newsweeka, ale też o tym z takim hasłem stan epidemii, jedni walczą o nasze życie i zdrowie, inni siedzą zamknięci w domach, próbując sobie poradzić z przymusową izolacją. Wszyscy wiemy, że choć nie możemy spotkać innych ludzi, to uratuje nas wspólne działanie. Bardzo fajne hasło i w sumie chyba fajny pomysł, też myślę, że dla wielu ludzi awansować na okładkę bądź co bądź Newsweeka, to jest jakaś frajda, ale też chyba awansowali ci, którzy coś fajnego zrobili albo coś fajnego chcą zrobić, a nie zostali złapani po prostu w ulicznej łapance, no bo też ulicznych łapanek dzisiaj nie da się robić, prawda? I właściwie do czego by nie sięgnąć, to jest bardzo dużo ciekawych tekstów, dobrze napisanych. To jest to, co ja Państwu mówiłem. Zupełnie czym innym jest gorąca wypowiedź w telewizji, a zupełnie czym innym, że jednak zawodowy dziennikarz może sprawdzić, że redaktor, który jego tekst czyta, też może zweryfikować jeszcze różne rzeczy. Wiarygodność przekazów prasowych jest, mówię o mediach profesjonalnych, jest dużo wyższa niż wszelkich innych przekaźników, łącznie niestety z naszym nieszczęsnym Facebookiem. Dlatego ciągle bardzo gorąco to polecam, przypominając też tę oczywistą prawdę, że jeżeli prasa drukowana zniknie, to zniknie bardzo ważny, istotny fragment naszej wolności obywatelskiej. Nie możemy na to pozwolić. Ważne są maseczki, ważna jest pomóc starszym osobom, ale pomoc tradycyjnym, dobrym mediom jest też niezwykle potrzebna. Ponieważ, jak mówiłem, wszędzie jest dużo ciekawych rzeczy, choć niektóre już dzisiaj wydawałoby się są dziwne, tak jak na przykład Newsweek kontynuuje swój cykl dużych, solidnych wywiadów z kandydatami na prezydenta i tym razem jest Biedroń na przykład i znowu robi go aż trójka dziennikarzy, choć chyba w poprzednim numerze robiła czwórka czy wręcz piątka, no ale dzisiaj jest już właśnie trudniej, żeby zebrać zbyt wiele osób do takiego wywiadu. Niezależnie od tego, że pewnie polecam wywiad z Biedroniem, to biorąc pod uwagę, że moim zdaniem 10 maja nie będzie żadnych wyborów, to trochę widzimy, jak na naszych oczach zmienia się wszystko, tak? Wywiad, który mógłby być wywiadem gorącym w normalnej sytuacji, raptem staje się wywiadem, który właściwie mówi o czymś, no, co dziś nie jest prawdopodobnie aktualne. W przeglądzie również bardzo wiele ciekawych rzeczy i właściwie taki koktajl z tego wszystkiego, co my dzisiaj przeżywamy, do lekarza z przeszkodami, czyli skąd wytrzasnąć e-receptę, o respiratorach pisze też Polityka, to takie raptem tajemnicze urządzenie, które się pojawiło w naszej przestrzeni, przecież nikt, nie wiem, parę miesięcy temu, chyba 2 miesiące temu pewnie w ogóle nie bardzo wiedział, co to jest respirator i do czego on służy, a tu się okazuje, że respirator może być może zbawić świat. To jest również w przeglądzie o śmieciówkach, czyli o ludziach na śmieciówkach, którzy stają w tragicznej zupełnie sytuacji, ale jednak najciekawsza jest zdecydowanie Polityka, wydaje mi się. To jest mój subiektywny głos, oczywiście, ale parę rzeczy moim zdaniem dużej wagi. Znowu mamy tutaj o tym, jak stanęło całe nasze państwo, po kolei różne aspekty, o właśnie ludziach, którzy zostali bez środków do życia albo za chwilę zostaną bez środków do życia. I to nieraz są tacy ludzie, którym pewnie nigdy się nie wydawało, że może ich coś takiego spotkać, jak, nie wiem, śpiewacy operowi. Tutaj między innymi taki jest też przykład o zdalnej pracy. Co to znaczy? Czy ona pozostanie z nami wtedy, kiedy nawet pandemia zniknie? Ale wreszcie niesłychanie ciekawy wywiad Jacka Żakowskiego z profesorem Danielem Ziblatem. To jest profesor nauk o państwie z Uniwersytetu Harvarda, który uchodzi za jednego z najmądrzejszych, powiedziałbym, politologów współczesnego świata, więc już choćby z tego tytułu warto go przeczytać. Ja tylko powiem taką rzecz, w mnóstwie szalenie ciekawych wątków w tym wywiadzie, jeden fragment. W przypadku wojny czy walki z terroryzmem łatwo jest uzasadnić niejawność, bo mowa jest o tym, że jawność zachowania władz, postępowania władz, szczególnie w sytuacji, kiedy
władza raptem dostaje tak gigantyczne prerogatywy, tak? Może właściwie zrobić z nami wszystko. I tutaj jedyną obroną obywatelskiego społeczeństwa jest to, że ma psi obowiązek robić to wszystko jawnie, od podawania danych przez wszystkie procedury itd., itd., czym jak wiadomo w Polsce mamy spory i rosnący problem. Ale wróćmy do profesora Ziblata. W przypadku wojny czy walki z terroryzmem łatwo jest uzasadnić niejawność. W przypadku walki z epidemią takich powodów nie ma. Trzeba się zdecydowanie domagać pełnych informacji o wszystkim, co jakkolwiek dotyczy epidemii i walki z nią. Zwalczanie epidemii to jest proces społeczny, który wymaga powszechnego udziału i za który wszyscy dużo zapłacimy. Także z tego powodu każda decyzja władzy musi być przez społeczeństwo dobrze zrozumiana, więc wszystkie fakty muszą być powszechnie dostępne. Przekaz musi być kooperacyjny, ale zdecydowanie im lepiej poznamy fakty, tym skuteczniej będziemy mogli współpracować. Trzeba współpracować z władzą i kontrolować. To musi iść w parze. Może to jest trochę bajka o żelaznym wilku, ale wydaje mi się, że warto to sobie wbić mocno w głowę. Jest też oczywisty tekst o kampanii prezydenckiej, która jest, a której go nie ma, bo tak naprawdę prowadzi ją wyłącznie prezydent Duda oczywiście pod płaszczykiem, pod pretekstem pomocy, chociaż nie bardzo wiadomo, na czym polega jego pomoc, że pojedzie do jakiegoś szpitala albo spotka się z kimś, tylko powoduje zwiększenie zagrożenia epidemiologicznego. Natomiast, no, żeby troszkę się pośmiać przynajmniej, żeby już nie było tak strasznie poważnie, to autorzy tekstu o zarażonej kampanii zwracają uwagę na to, że w środę po posiedzeniu Rady Gabinetowej w sprawie tarczy antykryzysowej prezydent dziękował 16 razy sprzedającym żywność, pilotom, załogom samolotów, tym, którzy pracują w transporcie, produkującym środki ochrony, policji, Krajowej Administracji Skarbowej, wszystkim, którzy zachowują się odpowiedzialnie i dzięki temu chronią drugiego człowieka. Myślę, że bez tych podziękowań nie mogliby pracować, ale prezydent również prosi, to jest dobre, dziękuję i prosi. I znowu, w zeszły czwartek po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego prosił, ile razy? 13 razy prosił. Seniorów by na siebie uważali, o szczególną empatię w odniesieniu do osób samotnych oraz, co szczególnie mi się spodobało, bo tu jest więcej jeszcze przykładów, aby zachowywać przysłowiowy odstęp pomiędzy osobami. Przysłowiowy odstęp pomiędzy osobami. Myślę, że to może wejść do skarbnicy polskich przysłów. Zachowaj przysłowiowy odstęp wobec mnie. Ja bym chciał, żeby prezydent wobec mnie zachował właśnie taki przysłowiowy odstęp. Możliwie duży, tak myślę, od 1000 kilometrów w górę. Cały tekst bardzo fajny. Natomiast jest zresztą też trochę na szczęście tematyki nie pandemicznej, ale ważnej i ciekawej, o spadku cen ropy i tak dalej. Ale jest też tekst, który szczególnie mnie uwiódł, muszę powiedzieć, mimo że poniekąd pandemiczny, Edwina Bendyka, znakomitego publicysty polityki, który przypomniał, tekst jest niby historyczny, tak? Znaczy przypomniał, jak na skutek pandemii upadały cywilizacje, ale myślę, że Bendyk nie pisze to, żeby nas straszyć, tylko żeby zwrócić uwagę na to, na co chyba na co dzień mało zwracamy uwagi. Z jednej strony oczywiście wydaje nam się, że wiemy bardzo dużo o historii, a przynajmniej myślę, że tak sądzą ci, którzy mnie teraz słuchają, ale z drugiej strony bardzo często nie potrafimy spojrzeć na nią z lotu ptaka, tylko trochę to ciągle rozpatrujemy tym datami, konkretnymi, pojedynczymi wydarzeniami, które na ogół są tylko zwieńczeniem albo fragmentem bardzo długich procesów. Myślę, że to, co Bendyk tutaj pokazuje, to jest taki trochę wzorzec, jak na przykład młodych ludzi należy uczyć historii, żeby ją zrozumieli, żeby nie wkuwali dat, nie wkuwali nazwisk, choć parę nazwisk się pewnie przyda, tylko żeby rozumieli, jak różne prawidłowości, jak różne procesy, jak różne zjawiska wpływały na los ludzkości i nadal wpływają, bo to są właśnie nie tylko decyzje wielkich mężów stanu, nie tylko procesy gospodarcze, ale też właśnie takie procesy jak epidemie. I Bendyk w sposób zupełnie fascynujący to opisuje, muszę powiedzieć. Pisze i o starożytnym Rzymie, i o
średniowieczu, o tym, jak się epidemie, pandemie przeplatały z różnymi okresami w klimacie, zimniej, cieplej, jak to razem czasem grało, przekładając się na no, niesłychanie groźne i doniosłe zjawiska. Szczerze powiem, najchętniej to bym ten tekst cały Państwu przeczytał, ale nie mogę, więc nie będę jednak więcej cytował, bo tego się nie da, ale jest to lektura obowiązkowa, jak powiedziałem, nie tylko dla dorosłych czy starszych. To jest na przykład moim zdaniem obowiązkowa lektura, tak na oko powiem, dla każdego, kto co najmniej w wieku takim od podstawówki w górę. A myślę, że nawet co mądrzejsze dzieciaki z podstawówki też mogą ten tekst przeczytać, może z pomocą rodziców i trochę więcej zrozumieć z historii i tego, co nas otacza. Ale w polityce też znowu o respiratorach, Joanna Solska w bardzo ciekawym tekście. Mnóstwo fantastycznej lektury i przede wszystkim dzięki temu, że tygodnik, jak sama nazwa wskazuje, wychodzi raz na tydzień, prawda? Więc ja bym radził Państwu mniej telewizji, mniej katowania się codziennie na Facebooku tym, że ktoś tam coś napisał, bo ktoś coś słyszał i tak dalej, i tak dalej. Natomiast więcej spokojnej lektury dobrych książek i dobrych tygodników, a jak powiedziałem, te trzy w tym tygodniu wszystkie są dobre, których lektury nie trzeba połykać za jednym zamachem. Możemy ją sobie rozłożyć na kilka dni po jednym tekście i polecajmy sobie nawzajem te teksty na Facebooku. Facebook do tego jest świetnym narzędziem. Przeczytaj na przykład tekst Edwina Bendyka z polityki. Dużo więcej zrozumiesz z otaczającego cię świata. Dziękuję.